Sarah Young. Jezus mówi do ciebie. Sierpnia. Przyjdź do mnie, gdy jesteś słaby i wyczerpany. Skryj się w moich wiecznych ramionach. Nie gardzę twoją słabością, moje dziecko. Właściwie to sprawia ona, że stajesz się mi bliższy, gdyż wzbudza moje współczucie i pragnienie niesienia pomocy. Zaakceptuj swoje wycieńczenie, wiedząc, że rozumiem, jak trudna jest twoja podróż. Nie porównuj się z innymi, tymi, którzy zdają się z łatwością przemierzać ścieżkę życia w podskokach i bez wysiłku. Ich droga jest inna niż twoja, poza tym obdarowałem ich ogromną energią. Ciebie zaś obdarzyłem wątłością, dzięki czemu twój duch ma wiele okazji do tego, aby rozkwitać w mojej obecności. Przyjmij ten dar, traktując go jak święty skarb, kruchy, lecz lśniący wspaniałym blaskiem. Zamiast ukrywać swoją słabość lub jej zaprzeczać, pozwól mi uczynić z niej błogosławieństwo. Czytał Bogdan Dmowski.